jednominutowa atrakcja Askia. Może jednak więcej niż minuta, bo warto temu miejscu poświęcić nieco więcej czasu. Askia to miejsce historyczne o dość sporej aktywności wulkanicznej. Jeszcze 205 lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Po dużej erupcji, która zmusiła znaczną część ludności Islandii do emigracji, powstał ogromny krater. Z czasem wypełniał się wodą gruntową. Obecnie Öskjufvatn jest to drugie najgłębsze jezioro na Islandii, sięgające ponad 200 metrów głębokości. Obok znajduje się mniejsze jezioro, Viti, które jest ciepłe, ma 24 stopnie Celsjusza, wynosi się w nim zapach siarki. Jest spoko. A co w okolicy? Do Aski można dojść z kempingu Drekki, pod warunkiem, że nie ma na tym trasie świeżego śniegu, albo odwiedzić okoliczny kanion. Sama okolica jest otwarta średnio 3 miesiące w roku, ale nie jest niczym niezwykłym, że śnieg spadnie w szczycie sezonu. Te dwa ujęcia były wykonane dokładnie tego samego dnia, rok po roku. A jak tam dojechać? Są trzy drogi. Najszybsza F88, pod warunkiem, że macie duże 4x4, które poradzi sobie z przynajmniej 60-centymetrową rzeką, czyli minimum Mitsubishi Pajero, coś dużego. Ale nie Dacia Duster, nie Suzuki Jimny. Jeśli nie, to droga F905, dojazd zajmuje około 3 godzin, lub od strony Egilstadir, drogą 910, która zajmuje w jedną stronę około 5-6 godzin. Którąkolwiek drogą wybierzecie, czeka was przekroczenie rzek. Ich poziom najlepiej sprawdzić samemu wchodząc do wody. I jeśli będzie to wasza pierwsza droga w interiorze, będzie pełna przygód i wspaniałych widoków. Chcesz wyskoczyć czy co? Normalnie prowadzić. Aha, no bo normalnie.